Krystian, jesteśmy na gali Top Seriale 2024. Jaki jest twój ulubiony serial? Szczerze mówiąc, ja oglądam seriale, nie mam swojego ulubionego. Dzisiaj moje serce skradł 1670, ale też nie oglądałem całego, oglądałem chyba jeden odcinek i wiem o tym, że jest to naprawdę niesamowity serial i będę go dalej oglądał. Wielka woda. Naprawdę kocham ten serial i uważam go za wybitny. Rozumiem, a ty jesteś bardziej, należysz do grona teamu filmy czy seriale? Zdecydowanie filmy. Czasem jest mi ciężko po prostu czekać na przykład na dany odcinek, dlatego wolę obejrzeć, jak już coś wyjdzie w całości, obejrzeć naprawdę już do końca coś. Przejdźmy teraz może do tematu Eurowizji, bo jak wiemy, startowałeś w preselekcjach, no ale wygrała Luna i jak oceniasz jej propozycję? Powiem tylko i wyłącznie swoje zdanie, żeby nie było. Widziałem teraz jej ostatni występ za granicą na festiwalu i jest jeszcze dużo pracy. Faktycznie było, nie było najlepiej. Trzymam za nią kciuki. Jest jeszcze dużo czasu do Eurowizji, więc mam miejmy nadzieję, że to się wszystko zmieni. Dużo jej hejtu spotkało, więc naprawdę miejmy nadzieję, że to przetrwa. Po prostu tam trzeba wziąć się w garść. Wiem, że ona to zrobi jak najlepiej i to będzie potrafiło, więc trzymam kciuki. Moim zdaniem faktycznie może gdzieś Justyna dałaby sobie radę lepiej jak już na tej scenie, bo ma to większe doświadczenie. Już widzieliśmy jej występ na żywo i faktycznie był naprawdę dobry. Luna jeszcze musi trochę podpracować nad tym ruchem scenicznym i nad wokalem. Może tam było złe nagłośnienie, może nie. Także trzymamy kciuki, jeszcze trochę czasu jest i będzie dobrze. Czyli rozumiem, że twoją faworytką była Justyna Styczkowska. Nie ukrywam, że miała bardzo dobry numer. Też dobry numer już po w sumie werdykcie miał Maciej Musiałowski. Mi się bardzo podobał. I trzymałem też kciuki za Nitę. Też miała fajny numer. Rozumiem. A jak wyglądają twoje relacje z Justyną Styczkowską? Bo wiem, że mieliście się zdzwonić. I czy udało ci się uzyskać numer do Justyny? Mieliśmy się faktycznie dzwonić z Justyną, nie wykonałem jeszcze telefonu, ale naprawdę w tym świecie drogi są, naprawdę krzyżują się dosyć szybko, także mam nadzieję, że jeszcze taką okazję będę miał, zadzwonię do niej, czy nawet spotkam się na żywo i porozmawiamy, także no, jeszcze nie, ale chyba jesteśmy na dobrych torach, ja wyjaśniłem sobie w prywatnym czacie z Justyną tą po prostu sytuację, więc tak. A, jeszcze Edyta Górniak miała dobry numer. Rozumiem. A właśnie gdybyś miał zdradzić jakiś swój wymarzony duet, właśnie może z Justyną Styczkowską? Wymarzony duet. Ja lubię bardzo duże głosy. Może niekoniecznie z Styczkowską. To jest tylko i wyłącznie moje zdanie, że ja wolę głos na przykład właśnie Edyty Górniak, załóżmy. Więc mój menadżer też tam działa przy Edycie i gdzieś tam mamy kontakt. Może nie dosłowny, ale przez kogoś. Także zobaczymy, co będzie się działo. Jutro mam spotkanie z jej synem, z Alanem, także zobaczymy, co z tego będzie. No, trzymajcie kciuki. Czyli jesteście w dobrych kontaktach i być może wkrótce światło dzienne ujrzy jakiś singiel, jakaś... Łączący nas projekt, może nas, może mnie i Alana, czy jakieś tutaj roszady będą się działy. Trzeba zobaczyć, co będzie się tam działo w najbliższym czasie. Rozumiem, będziemy zatem czekać. A wracając jeszcze tutaj do propozycji Luny, to co twoim zdaniem ona powinna zmienić? Albo jaką ty miałbyś wizję właśnie na ten występ? Na tym, co widzieliśmy, no to no tutaj nie wiem, jakie były jej możliwości na tym występie, co mogła pokazać, czego nie. Ja po prostu czekam na tą pierwszą próbę eurowizyjną, którą zobaczymy już tak oficjalnie. Ja wiem, że wytwórnia ma duży budżet, więc miejmy nadzieję, że tego nie zaprzepaszczą.
No zobaczymy, no. Miejmy nadzieję, że po prostu będzie to naprawdę poziom wysoki, godny reprezentowania i naprawdę musimy ją wspierać na razie. No właśnie, w tym roku się no, nie udało, ale nie jest wykluczone, że w przyszłym roku się nie uda. Czy zobaczymy Cię w przyszłym roku? Czy w ogóle bierzesz taką możliwość? Tak, oczywiście, że biorę. Nie wykluczam tego i to jest takie moje marzenie, żeby wystąpić na tej scenie i pokażę siebie na pewno z jak najlepszej strony, dam numer godny, miejmy nadzieję tak samo dobry jak Rebel. I co? Mam nadzieję, że w przyszłym roku wybiorą ludzie. I tutaj nie będzie decydowała duża wytwórnia, bo ja na przykład takiej dużej wytwórni nie posiadam. Działam mniej więcej z moim menedżerem prywatnie i mam jakieś tam wsparcie, ale nie takie duże jakie mógłbym mieć na przykład takie wytwórnie, jak reprezentowały, w sensie współpracowały przy Eurowizji rok temu, czy w tym roku. Miejmy nadzieję, że po prostu Polska, widzowie będą mieli wybór. Rozumiem. Wiemy też, że występowałeś wcześniej w Top Model i chciałam Cię podpytać, co jest dla Ciebie ważniejsze na ten moment, gdybyś tak miał wybrać jedną rzecz, czy jest to muzyka, czy jest to modeling? Dużo osób mnie o to pyta i jest mi trudno zawsze odpowiedzieć na to pytanie, ale ja idę po prostu z czasem. To jest tak, że jeżeli czas mi daje teraz większe możliwości na muzykę, skupiam się na tym. Jeżeli chodzi o modeling, no to wtedy, jak jest na to czas, to po prostu to robię. I też w międzyczasie gram w teatrze. Zaraz zaczynam pracę w Teatrze Syrena w Warszawie, także też jestem podekscytowany. I wtedy ten czas, kiedy już mam zabukowane te terminy, będę musiał poświęcić na teatr, ale przy tym nie rezygnując z muzyki i z tego życia, można powiedzieć, na świeczniku. I na pewno będą ciekawe projekty. Ten moment eurowizyjny był takim strzałem i teraz nie zatrzymuję się, tylko dalej rozwijam i chciałbym, żeby po prostu widzowie to mogli zobaczyć i żeby to się po prostu ludziom spodobało. No właśnie, rozwijasz się, modeling, śpiewanie. Może przyjdzie czas również na taniec i chciałam Cię podpytać też o to, czy gdyby pojawiła się taka propozycja z tańca z gwiazdami, to czy byś ją przyjął? To jest bardzo fajne pytanie, bo myślałem też o tym, że faktycznie Taniec z Gwiazdami to jest taki program, w którym kiedyś chciałbym wziąć udział, tak samo jak i Twoja twarz brzmi znajomo, gdzie mógłbym się wcielić w te różnych wykonawców i zrobić takie show. Także zobaczymy, jeżeli będzie taka propozycja, to na pewno się nad nią zastanowię i będziemy myśleć. Rozumiem. W ostatnim czasie również bardzo modne są walki i chciałam Cię też podpytać, co Ty sądzisz na ten temat? Modne są, ale idę razem z modą, ale też nie przesadzając, bo nie, ja nie jestem za tym. Ja nie jestem. Czy wiadomo, że ogólnie ludzie się też decydują na te walki ze względu na to, jakie są budżety i jakie mógłbym przelewy później otrzymać. Ale ja nie chciałbym być kojarzony chyba z patologią, bo niestety to jest tak kojarzone. Ja chciałbym po prostu robić, w sensie zasunąć z tego, co robię, z tego, co tworzę, z tego, że ludzie mogą mnie oglądać na ekranie w ten sposób, niekoniecznie w klatce. Czyli rozumiem, że nie chciałbyś być kojarzony z Gochą, Magical i Marianną. Nie, właśnie nie. I to jest niestety przykre, jak... Kurczę, że ludzie, którzy zasłynęli z kontrowersji, nawet nie kontrowersji, tylko z, kurczę, nie lubię tego słowa, patologii, są tak naprawdę hitami internetu, zarabiają niesamowite kwoty i są po prostu promowane. Jest to przykre i miejmy nadzieję, że może się to kiedyś zmieni, że zostaną doceniane osoby, które faktycznie tworzą coś niesamowitego, coś wartościowego, a nie osoby, które po prostu za przeproszeniem pokazują swoje cztery litery w internecie i robią takie rzeczy, żeby po prostu, no nie wiem, no nie jestem za tym. Rozumiem, czyli wspólny live na TikToku z Danielem Magicalem nie wchodzi w grę.
nie wchodzi w grę, nie wchodzi w grę. Jak już to live, gdzie sobie pośpiewam, pogadam z widzami, co chcieliby usłyszeć, co chcieliby zobaczyć, ale nie, na pewno nie takie pato streamy, jak to się nazywa, tak? Więc... Krystian, dobrze, w takim wypadku ostatnie pytanie. Kto jest dla ciebie największą muzyczną inspiracją? Muzyczną inspiracją? Igor Herbut. Nieustannie od lat uwielbiam jego wrażliwość, jego energię. No po prostu jest to niesamowity głos, niesamowita postać, także chciałbym naprawdę kiedyś się z nim stanąć na scenie. Zobaczymy, no.